za 21 w sumie Menika ponad 3 lata. My się też już dość długo znamy, jak zaczynałaś u nas. Ja w międzyczasie, słuchajcie, puszczam też transmisję na Facebooka dla tych, którzy nie lubią na Click Meeting zaglądać. Choć ja osobiście i zawsze zachęcam do tego, wolę Click Meeting ze względu na to, że tu mamy tą interakcję z prowadzącym i możemy być tu od razu w tym miejscu, nie trzeba później szukać, a na Facebooka coś tam przeskoczy, a to ten, tak więc... Aczkolwiek wiem, że idziemy do przodu i Facebook i zdobywałem inne media świat. Choć coraz więcej osób mówi, odchodzę z Facebooka albo robię sobie taką przerwę facebookową. Nie wiem, robię sobie przerwę w ferię facebookową? Ja, mówisz teraz do mnie? Tak, tak, ja pojechałam w Bieszczady i naprawdę nie było powodu do zaglądania na Facebook. Po prostu krótszy był dzień, bo powietrze świeże, górskie, nawet z ukróconą czasem na spacery, po prostu nie pozwala, naprawdę to były tak krótkie dni, że za to dużo spałam. I Facebook zdecydowanie zabiera dużo czasu na sen, w związku z czym, ale po powrocie do domu rzeczywiście jakby takie stereotypie chyba zachowawcze mamy, przyzwyczajenia, że siadam na sofę i regularnie o tej samej godzinie prawie, że zaglądam, no to co teraz tam słychać? No i to jest medium, z którego mogłabym się już na tym etapie chyba zacząć leczyć. Albo przynajmniej mieć postanowienia roczne. To tutaj naszego zaprzyjaźnionego doktora Macieja Jademskiego musimy zaprosić ponownie. On zawsze opowiada o tej równowadze cyfrowej. Znaczy ja osobiście też staram się odpoczywać, nawet wycieczki do lasu były, tak? A w ten weekend wreszcie śnieg spadł, tak? Więc saneczkarstwo narodowym sportem Polaków się stało po zamknięciu stoków. A jak wy odpoczęliście? Dajcie nam znać, słuchajcie, w komentarzach i dajcie też znać, kto dzisiaj wrócił do nauki stacjonarnej, tak więc czy są z nami takie osoby, które pracują w klasach 1-3. Ja się śmiałem na grupie, dzisiaj dałem komentarz, że po 3 miesiącach wreszcie dresy wymieniłem na dżinsy. Tak, mieszczę się, nie mam żadnych ekspanderów, guzik się zapiął. To dla wszystkich zainteresowanych, bo tu niektórzy spisali, że żona musiała mi te dżinsy przerabiać. Na szczęście, słuchajcie, zapasik świąteczno-noworoczny już, że tak powiem, pozbyty. Zgodnie z tradycją wiecie, co się robi w nowym roku, tak? Postanowienia noworoczne, schudne i tak dalej. Ja nie zaczynałem 1 stycznia, postanowiłem zacząć 4 stycznia, tak żeby sobie dać te 3 dni z oswojeniem na ten. Tak więc Iwona pisze, że uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej u niej. Monika też pisała, że komputer włączył przez 3 tygodnie. Zazdroszczę, gratuluję naprawdę, bo to nie lada wyzwanie. I mam nadzieję, słuchajcie, że ci, którzy wrócili do stacjonarnej nauki, to przywitały was same radosne miny dzisiaj w szkołach. Ci, którzy są na zdalnej, ja wiem, że pewnie też tęsknicie za tą szkołą i chcielibyście wrócić. Mam dobrą albo złą wiadomość, bo ja nie wiem, czy każdy czytał rozporządzenie tak naprawdę do końca. Łapię się, że wiele osób nie czytało. Na przykład moja pani intendent dzisiaj w szkole nie, okazuje się, nie czyta. Ja mówię, pamiętajcie, że my tylko, żebyście tam nie zazdrościli nam aż tak bardzo, że my tylko chodzimy do 31 stycznia stacjonarnie. Bo takie jest w rozporządzeniu, to przypominam. Nie wiem, Monika, czy czytałaś, bo wszyscy w ferworze jest, 1-3 wracają, albo o nie, 1-3 wracają, znowu będzie, a to jest tylko do 31 stycznia, znowu później zobaczymy, przypominam, czyli pewnie nam w okolicach 29 rząd zafunduje znowu niespodziankę, jeżeli tak pójdzie, dobrze pójdzie, zakładamy, że wrócą 8 klasy i klasy maturalne, ale eksperci przewidują 6 tygodni chodzenia do szkoły, zanim z powrotem coś tam się zrobi. Natomiast nie będziemy dzisiaj rozmawiać o powrotach pandemii i tak dalej. Cieszmy się, słuchajcie, ci, którzy zostali w dresach, mogą się cieszyć, że mimo wszystko nie musicie wychodzić na te mrozy. U mnie minus 13 rano było. Monika? Minus 13. No, to Kalisz to normalnie będzie. Minus 20, no, nie zazdroszczę, naprawdę. Danuta, Monika, to u mnie tropiki, minus 13 w Świętokrzyskim. Natomiast słuchajcie, Monika dzisiaj przed nami z takim fajnym tematem. Ja wiem, że ten temat jest fajny, bo przyszło was naprawdę bardzo duże kompetencje kluczowe versus podstawa programowa. A jak mówimy o kompetencjach, to Monika jest najlepszym fachowcem, który u nas występuje w tym temacie i Monika w ogóle ten wyprowadzi takie tematy kompetencyjne i będzie dalej, czyli o kształtowaniu postaw i realizacji treści programowych.
I Monika, zanim ja ci oddam głos, bo ja wiem, że ty lubisz gadać, ja też, to nie wiem, czy czytałaś, taki bardzo popularny był ostatnio artykuł o tym, że Elon Musk, to jest ten pan, co ma Tesle, co ma także SpaceX, czyli te wysyła statki, będzie osiedlał kolonizował Marsa i tak dalej. Słuchajcie, Elon Musk założył szkołę. I postanowił w tej szkole żyć według takich 5 zasad. Ja nie będę wam wszystkich tych zasad teraz wymieniał, ale 2 takie fajne rzeczy mi się podobały, czyli przede wszystkim to jest brak ocen i drugie to jest takie realizacje treści poprzez podważanie, dyskusję i rozwiązywanie problemów, a nie odtwórcze przyswajanie wiadomości, czy chociażby nie takie uczenie, wykuwanie na pamięć. Znaczy, mnie to strasznie, że tak powiem, urzekło, że wreszcie taki miliarder, jakim jest Elon Musk, dostrzega potencjał w ogóle w edukacji i idzie czymś, o czym część z nas już od dawna wie, że jednak ten element, ten model szkoły pruskiej, który jest u nas chlubiony od dawien dawna, ja się tak wychowywałem, teraz też jesteśmy zmuszeni troszeczkę tak iść z tym systemem, bo klasyfikacja za chwilę, tak? Jak zrobić klasyfikację, jak nie ma ocen, to narazi się dyrektorowi, więc naprawdę cieszę się, że choć tam na zachodzie są takie zalążki takich edukacji, ja wiem, że my mamy też tu takie szkoły, na przykład Asia, którą pozdrawiamy i będzie z nami w lutym, też stara się uwalniać, dając chociażby ocenianie kształtujące od ocen. I tutaj jeszcze niestety przed nami bardzo duża droga, tak więc zobaczymy, ale póki co mierzymy się, temat bardzo ciekawy, zobaczymy, co nam powie Monika, kompetencje kluczowe kontra, czy versus podstawa programowa. Ja już znikam, Monika, przerzucam cię od razu też na prezentację i zostawiam was w dobrych rękach. Ja jestem na czacie, będzie certyfikat na koniec, nagranie oczywiście też pojawi się jutro. No dziękuję ci, Sylwku, za ten długi wstęp, ale to bardzo dobrze jest tak po długim czasie niewidzenia się, no jednak dobrze porozmawiać, tak przynajmniej to jest takie ludzkie, bo powiem szczerze, że jesteśmy chyba wszyscy w takim trochę wydaniu zdalnym, ale przede wszystkim chyba izolacyjnym. Wszystkim nam trochę doskwiera ten zazwyczaj to stado, w Monika, którym... Monika, przepraszam jeszcze tylko, bo ja mam pogłos u ciebie. Czy masz włączone drugie urządzenie na nasłuchu? To jak tak, to by się wycisz, dobrze? Dobrze, wyciszam, okay. Tak. Dziękuję bardzo. No i jeszcze się nie wyłączyło. Poczekajcie, to już wyłączam, bo ja tutaj tak bardzo... Chciałam po prostu z tego wyjść i się włączałam asekuracyjnie na 2 urządzeniach i w związku z tym zapomniałam, że to jedno jeszcze jest. I już, zaraz to nastąpi. Okej, bardzo przepraszam, ale widzicie, to jest tak już, że technologie, z którymi żyjemy, one jednak mimo wszystko są takie dostawione trochę do nas, ale też tutaj... Poczekajcie chwilkę, spróbuję ją złapać. Tak więc. Poczekajcie chwilę. Będziemy dzwonić do Moniki. Żeby nie było, słuchajcie, mróz, internet. Ale to jest złośliwość, to bywa. Najwięcej złośliwości przypada Monikom. Nie wiem czemu. Nie wiem, czy pamiętacie Monikę Kapuśniak, która miała ciągle problemy. Ja chwilę zejdę z audio i dzwonię do Moniki.
Czekajcie chwilę, bo też ode mnie nie odbiera, więc pewnie jakieś problemy techniczne. Proponujemy dosłownie, można sobie iść herbatkę zrobić, kto jeszcze nie ma, nie wypił. I za chwilę postaram się Monikę ściągnąć z powrotem do nas, tak żeby rozpoczęła nadawanie. Tak więc technologia technologią, ale słuchajcie, nauczyciela nic nie zastąpi, tak? Tak więc notabene, kto dzisiaj miał problemy na Teamsach, bo podobno takowe były, ja akurat nie miałem, choć ja prowadziłem zdalnie troszeczkę później lekcje, to też podzielcie się, czy mieliście, co wam się działo. O. O, jesteś, a ja dzwoniłem do ciebie, mówię, ty tak. Mówiłeś, ale dosłownie, jak zacząłeś mówić, to cię wyrzuciło. Tak więc. Słuchajcie, minut 17 być może ma jakieś znaczenie, bo to już jest drugi raz tak się zdarzyło, że po rozpoczęciu nagrania po prostu odświetlił się Click Meeting po przerwie jakiejś tam. Więc bardzo przepraszam, ale to są kable właśnie... Kable oszronione. Nic się nie dzieje, jesteś z nami, słuchaj, tak więc ja tylko ci mówię u Sylwisyn zapomniał hasło, bo ja się pytałem, czy był jakiś problem na Teamsach. Nie wiem, czy Sylwia u was admin włączył uwierzytelnianie, w sensie takim, że na przykład podawał się numer telefonu, można było sobie to hasło odzyskać. U mnie jest tak. Na początku wszyscy marudzili, ale teraz przynajmniej admini mają jej roboty, można samemu sobie zresetować hasło. Dobra, Monika. To startujemy jeszcze raz od początku na ten, tak więc ja jestem na czacie. Słuchajcie, to w takim razie no, temat jest tak różnie można go zinterpretować, że podejrzewam, że każdy, kto zasiada w dzisiejszym gronie chętnych do obejrzenia tego webinarium, może mieć coś innego na myśli z takim przeciążeniem w którąś stronę, albo kompetencji, albo też podstawy programowej. Podstawa programowa no, zawsze jest wyzwaniem dla każdego nauczyciela, właściwie dla wszystkich, bo ze strony dyrektora zawsze będzie też takim bardzo ważnym elementem kontroli, albo przynajmniej jakiegoś monitoringu, no bo jednak za to też tutaj no, odpowiada. Nauczyciel oczywiście na polu walki ze wszystkimi przeciwnościami ku temu, czyli na przykład czasowymi, na przykład, nie wiem, technologicznymi, tak jak zobaczcie przed chwilą moja sytuacja, gdy nam zakłóca się tok lekcji, również mamy ten problem i to, co mamy w głowie, nam pracuje, to oczywiście jest... Czy wszystkie treści założone na daną jednostkę lekcyjną jesteśmy w stanie zrealizować? I to są rzeczywiście takie bolączki, które, no, z którymi musimy żyć. Natomiast dzisiaj Sylwek w ramach miłego powitania i też długiego wstępu zapowiadającego, ale dziękuję, przytoczył też przynajmniej te dwie cechy czy zasady tej szkoły, która ma powstać jako taka innowacyjna. I to, co jest bardzo cenne, to w tej nowej szkole, tej nowoczesnej, to jest właśnie odejście od realizacji bezpośrednio samych treści i ocen, natomiast jest to uczenie problemowe, albo też jakby odstąpienie od tego, co jest tak naprawdę w sumie demotywujące w kontekście tego tematu, który dzisiaj chcę przedstawić, czyli kompetencji kluczowych, które z kolei są zapisane, innymi słowy, ale są w naszej podstawie programowej. Jedyne co, to jest tak samo z interpretacją dzisiejszego pewnych waszych oczekiwań w stosunku do tematu, czy to będzie bardziej podstawa, czy to będą bardziej kompetencje, to w zależności od naszych doświadczeń albo pewnych poglądów, które wyznajemy w kontekście naszej pracy, no również będziemy tutaj inaczej odczytywać. No ale słuchajcie, trochę musicie mi zaufać, że wiem, co mówię i w związku z tym, jako ten ekspert przynajmniej w trzyletniej współpracy tutaj z Sylwestrem, z mentorem, z mentorowymi inspiracjami, rzeczywiście w tych kompetencjach kluczowych tych kilka lat już pracuję i przede wszystkim to, co mówię, to mówię z perspektywy takich doświadczeń relacyjnych nie tylko z nauczycielami, ale również z dyrektorami, ale też z innymi odbiorcami, czyli takimi pośrednikami też troszeczkę. No ale tutaj nie o to, to nie stanowi meritum. Dzisiaj chcę powiedzieć o kompetencjach kluczowych w kontekście podstawy programowej, które się przekładają na kształtowanie postaw i realizacji pewnych treści. Jak to się ma? Jedni powiedzą, co ma piernik do wiatraka. Ano ma w tym wypadku, dlatego że w zależności od tego, jakie jest nasze stanowisko i jakie są nasze kompetencje w realizacji
właśnie treści programowych, rzutuje to naszą postawę, a naszą postawą albo zarażamy, fascynujemy i pociągamy za sobą chętnych do zdobywania wiedzy na określony temat, albo też nie. Czyli krótko mówiąc, od naszych postaw, dzisiaj chciałabym taką tezę wysnuć, od naszych postaw będzie zależało to, na ile będzie, o ile więcej będzie tej treści programowej, a ile będzie z tego kompetencji kluczowych. Na początek moje ulubione, ci, którzy, no, nie ze wszystkimi się miałam okazję spotkać, zresztą chyba to jest niemożliwe, ale z wieloma osobami udało mi się rozmawiać w kontekście kompetencji kluczowych i moim ulubionym cytatem, który rzucam zawsze na pierwsze takie spotkanie, to są słowa Petera Druckera, profesora w tej chwili kładającego w Stanach Zjednoczonych, ale to jest Austriak, który przede wszystkim jako przedsiębiorca zajmował się przedsiębiorczością, organizacją czasu, tak, pracą na relacjach w grupie, w zespole zawodowym. I tak to oto zdefiniował najbliższy czas i w ogóle nasze zadanie jako edukacja. Nadchodzący czas to czas umysłowego pracownika, który oprócz formalnego wykształcenia posiada umiejętność praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się. Ulubione moje pytanie. Kolejne to jest, i pozwolicie, że zadam je jeszcze raz, czy zawód nauczyciela wpisuje się w tę definicję? Czasami słyszymy, że obyś tylko cudzych dzieci nie uczył, albo nigdy nie będziesz, nie bądź nauczycielem na przykład, bo to generalnie wykonujemy trudny zawód, bardzo odpowiedzialny zawód. Tylko co z nim jest nie tak, że tak naprawdę nie bardzo wszyscy przyszłościowo nie myślą o nim jako o wymarzonym takim zawodzie w takim rozumieniu rasowego zawodowstwa, powiedzmy, czy też kariery zawodowej. Trochę szkoda, bo wydaje mi się, że to już jest taki dobry czas na to, żeby zacząć trochę podnosić rangę tego wszystkiego. Oczywiście nie mówię tutaj, nie chcę wchodzić w polemikę w obecnych sytuacji w Polsce, czy też w Europie, czy w Polsce. Generalnie zależy mi na czymś zupełnie innym. Chciałabym się odciąć od naszego otoczenia, a zająć się tylko tym takim w naszym gronie dywagacjami. Czy my czujemy, że jesteśmy pracownikiem umysłowym? Zakładam, że 100%. Czy potrafimy, czy uczymy się nieustannie, czy mamy taki nawyk? Z częstych odpowiedzi wiem, że przecież my się ciągle uczymy. Pytanie, czy ciągłe uczenie się to jest nasz nawyk nieustannego uczenia się, czyli tak zwanego uczenia się przez całe życie, czy to jest nawyk wypracowany systemowym powtarzaniem koniecznego szkolenia jakiegoś, przynajmniej raz w roku, po to, żeby po prostu mieć to, że tak powiem, zaliczone. To są dwie różne takie, są to niuanse, ale one bardzo mocno stanowią, ponieważ dzisiaj mówimy o postawie nauczyciela w kontekście kształtowania kompetencji i albo versus realizacji podstawy programowej. Ja bym powiedziała, że kształtowania kompetencji przy okazji realizacji podstawy programowej, ale do tego myślę, że też sami Państwo dojdziecie. Ach, Państwo się znowu łączą. Natomiast został tu jeszcze ostatni element. Czy potrafimy praktycznie stosować wiedzę? Mamy tę umiejętność. I to jest, wiecie, takie pytanie, które ja nie pytam biologa, czy się zna na biologii, czyli czy ma wiedzę o tej biologii albo z zakresu biologii. Ja nie pytam geografa, czy on zna podstawę programową i potrafi przedstawić, zreferować treści, które są objęte tą podstawą na tym poziomie edukacji, w której wypada. Nie pytam matematyka, czy potrafi wliczyć wszystko, tylko ja pytam, czy my wiemy, co jest naszym clue zawodowym, co nas wyróżnia, że tak powiem, sztafecie wszystkich karier zawodowych, czy też zawodów, które można by było tutaj w kontekście przyszłego przedsiębiorcy, albo umysłowego pracownika, albo w ogóle tego czasu przyszłego dobrego pracownika, dobrego zawodu nas uznać. Gdybym miała zadać pytanie, to powiedzieli, że potrafimy robić, czego nie potrafią inni. Dlaczego jesteśmy tak ważni? Ponieważ nie są w stanie wszyscy tego samego robić.
tutaj się mieści takie coś, co nas wyróżnia spośród wielu, wielu, wielu innych, że tak powiem, obszarów zawodowych, ale to stanowi o tym, czyli nasza wartość będzie wtedy tym większa, im więcej będziemy mieć sobie tego uświadomionego, czy ja potrafię i czym się różnię, czym się wyróżniam, co muszę mieć w swoim pakiecie kompetencji, dzięki któremu jestem tu, gdzie jestem i robię to, co robię. Albo czego nie mam, że jestem tu, nie tam. To jest też dobre pytanie, aczkolwiek myślę, że można na spokojnie to sobie jeszcze przemyśleć. Przejdziemy dalej. Oj, ale wiecie co Państwo, ja tylko momencik, ja sobie muszę inaczej siebie ustawić sobie ekranem w prezentację, którą potrzebuję przesuwać. Przy tej rozgrzewce trochę słownej, jednak przegadanej, chciałabym tylko dopiąć takie trzy najważniejsze pytania. To zwyczajowo zawsze robimy po to, żeby jakby też pokazać ten obszar naszych w ogóle tych rozmów. Skąd się wzięły kompetencje kluczowe w szkole i dlaczego są tak ważne? Gdybyście Państwo poszukali w takich opracowaniach nawet czasopism dla nauczycieli, czy języki obce w szkole? Ja ostatnio czytałam też pani Ani Abramczyk na przykład artykuł, bardzo dobra trenerka języka niemieckiego, z którą miałam też okazję współpracować. Pani Ania na ten temat na przykład pisała i był to trochę inny, dużo wcześniej wyrażany niż ja tutaj o tych kompetencjach, tak głośno i szeroko z Sylwestrem mogłam rozpocząć dialog. Natomiast i pewnie wiele innych opracowań też, ale gdybyśmy czytali tylko jedno źródło, czyli zawsze tylko ORE, które oczywiście jest takim podstawowym odnośnikiem i wynikiem wszystkiego, czego nie wiemy i tam sobie po prostu szukamy różnych opracowań, bo tam mnóstwo rzeczy się rodzi, krótko mówiąc, które później przenoszą się na nasze działania, czy też na oczekiwania wobec nas. Natomiast to jest ważne, na ile my wiemy, skąd one się wzięły i czy wiemy na pewno, bo to nieprawda, że kompetencje kluczowe rozpoczęły się wraz z projektami unijnymi w 2006 roku, tylko kompetencje kluczowe to jest coś, co towarzyszy nam zawsze, odkąd edukacja została nazwana edukacją. Tylko jest to kwestia zabawy słów i przede wszystkim uświadomienia sobie, że one zawsze są, ale o tym za chwileczkę. Kwestię uznałam, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy kształtowanie kompetencji kluczowych wyklucza realizację podstawy programowej. Trochę już na to próbowałam swoje stanowisko tutaj przedstawić, ale ważne jest, żebyście wy sobie o tym pomyśleli, czy tak na pewno jest, ale na to pytanie myślę, że będziemy mieć lepszą chwilę, kiedy o tych kompetencjach trochę więcej sobie powiemy. I trzecie to jest, chciałabym porozmawiać po wszystkich ćwiczeniach, które sobie za chwilę zrobimy, o roli świadomego nauczyciela własnych kompetencji w kształtowaniu kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży w szkole. To jest ten moment, kiedy nawiązując do cytatu Petera Druckera, pytałam was o to, czy jesteśmy świadomi tej naszej marki, tych naszych kompetencji, tego pakietu, którego nie mają inne, powiedzmy, grupy zawodowe. A to jest ten pakiet, który wyróżnia nas jako grupę zawodową, ale to od niego będzie właśnie zależało to, na ile kształtować nasz dzieci, uczniów i młodzieży kompetencje. Takim ćwiczeniem, które myślę, że warto sobie przeprowadzać nie raz i nie wtedy, kiedy zaglądamy do opisu w statucie szkoły, czyli profil absolwenta szkoły. Ja bardzo bym chciała, żebyśmy wszyscy się jakby przenieśli tę odpowiedzialność za tego ucznia, którego mamy, tak do siebie, do swojego, naszego warsztaciku. Czyli pytanie to, jak wy, czyli każdy z was, wyobraża sobie swojego absolwenta, czyli skończy naukę, wychodząc spod naszych rąk, skrzydeł, czy z naszej lekcji. Jeśli macie ochotę na zapisanie tego na czacie, tutaj mam wyjątkowo dzisiaj przejrzysty pulpit i mogę też tutaj zaglądać, w związku z czym spróbujcie
najszybszą, takie najważniejsze cechy takiego absolwenta waszego, którego byście chcieli widzieć i spotkać później po 20 latach i się uśmiechać z taką satysfakcją. No tak, miałam wpływ na to, że jesteście takim człowiekiem. A tutaj mamy tak, kompetencje kluczowe w szkole, w programie Kreator. Dziękuję za odpowiedź. Słuchajcie, chwilę na refleksję, narzucę minuty wytrzymać, ale one są też cenne wtedy, kiedy rzeczywiście próbujemy z nich skorzystać, dlatego że słowo pisane, to już też wiemy wszyscy, zupełnie ma inne przełożenie na rzeczywistość niż tylko to słowo, które wybrzmiało i przeleciało, więc czy nawet na myśli złote przecież też uciekają, ile już zgubiliśmy po drodze, w związku z czym bardzo polecam tutaj jednak zatrzymanie się i zapisanie tych cech absolwenta, którego chciałbym spotkać za 20 lat. Dodam, Monika, podobno po COVID się bardzo gubi myśli. To osoby, kilka osób już mi mówiło, że bardzo rozkojarzone są po tym, jak właśnie przeszło COVID. Tak? Ja też tak, bo możecie, tak? Macie żywy obrazek po COVID. To myśli ulotne, tak, więc to jeden z objawów. Widzicie, trzeba sobie radzić i dlatego was namawiam do zapisu. Ale tak jest. To już nie chcę tutaj po prostu przedłużać tej chwili, żeby opowiadać o swoich przygodach, ale sporo ich już było. Dobrze, i teraz słuchajcie, drugie pytanie, które warto sobie zadać i jest takim ulubionym pytaniem w kontekście podstawy programowej, ale również i kompetencji, to drugie pytanie. Czego, i może będzie łatwiej nam odpowiedzieć też, żeby zapisać, czego chcielibyśmy nauczyć swoich uczniów, jeśli nie sami, moglibyśmy określać cele i wybierać treści. To jest ćwiczenie, które wymaga chwili refleksji, oczywiście jakby w formie warsztatowej, stacjonarnej, albo w ogóle po prostu bardziej rozbudowanej czasowo, no można się temu to bardziej zanurzyć, natomiast, a nawet należy. Można spokojnie tutaj teraz sobie właśnie takie podstawowe cechy nastawiamy, co jest ważne, czyli co uznajemy, że ten człowiek, pracownik przyszłości, o którym też Peter Drucker, którego miał na myśli, to jakie cechy powinien posiadać, jakie kompetencje albo jaką wiedzę. Będę trochę odczytywać, czyli komunikatywny, szczęśliwy, samodzielny, myślący, poszukujący rozwiązań. Bez osoby kreatywne, samodzielne w działaniu, obowiązkowy, umiejący uczyć się, kreatywny, komunikatywny, elastyczny, pewny siebie, twórczy, inspirujący innych. Radzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych, konsekwentne w swoich działaniach. No właśnie, czyli teraz zobaczcie, możemy wszystko tutaj pisać, bo każdy z nas pisząc czyta przynajmniej to, co napisał poprzednik, więc to jest taka zabawa interaktywna na podczas webinarium, ale to jest bardzo ważne. Ważne jest, ponieważ zobaczcie, o czym piszemy. Pytanie jest takie, które mówi, czego byśmy chcieli nauczyć, co by było naszym głównym celem i co my wybieramy. O treściach mówimy mało, mówimy przede wszystkim o kompetencjach. Czyli to jest to, co byśmy oczekiwali i chcieli, żeby nasze dzieci w przyszłości potrafiły, ale nasze dzieci to również są nasi uczniowie, no i nie da się wyłączyć tej odpowiedzialności za drugiego młodego, szczególnie człowieka, na którego dzisiaj mamy wpływ. W związku z czym też o tym tak myślimy. I jeżeli się tylko skupiamy na samych treściach tu i teraz, które są oczywiście no, naszym zadaniem, żeby je przeprowadzić, natomiast ważne jest ta nasza świadomość, do czego one mają nam służyć, bo dzisiaj to jest prawda, że powiedzmy 90% rolnictwa w Polsce to są drobne gospodarstwa rolnicze,
ale to się może za kilkadziesiąt lat, za 10 lat bardzo zmienić. Może ich być albo w ogóle mniej, albo mogą się, nie wiem, połączyć w jakieś większe. To się może zmienić w ogóle, nie wiem, taki przykład mi przyszedł do głowy, ale generalnie na każdym płaszczyźnie praktycznie życia, wszystkie te dane, których się dzisiaj uczymy, to są treści, ja jestem geografem, w związku z czym takie treści mi przychodzą do głowy, ale generalnie zobaczcie, nasza zielona planeta może się okazać, że będzie totalnie zielona i w związku z tym jakby, wiecie, będziemy po prostu jeść tylko koniczynę i owies i kto wie, czy będziemy w ogóle mówić o hodowli bydła. Czyli jakby to są takie rzeczy, które dzisiaj są ważną treścią, bo one jest zgodne z podstawą programową, ale tak naprawdę zobaczcie, co piszecie Państwo, co wy piszecie też jakby z własnego wyboru, co byśmy chcieli widzieć w naszym absolwencie, w naszym uczniu za te 20 lat. Proszę, wewnętrznie, zewnętrznie uporządkowany. W każdej sytuacji wysoki poziom kultury osobistej. Ojoj, krytyczny wobec oceanu informacji. O tym też dzisiaj z Sylwestrem rozmawialiśmy, że ponoć wskoczyłam na level wyżej, jeżeli już selektywnie podchodzę do tiku, więc czuję się zaszczycona dzisiaj. Dobrze, słuchajcie, to było ćwiczenie bardzo ważne. Odchodzimy od absolwenta, już wiemy, kogo byśmy chcieli widzieć, spotkać za 20 lat. No i to jest właśnie pytanie właściwie z dzisiejszego tematu. To co? Kompetencje versus podstawa programowa, czy kompetencje w realizacji podstawy programowej, czy realizacja podstawy programowej poprzez kształtowanie, świadome kształtowanie kompetencji kluczowych. To kiedy treści, a kiedy kompetencje. A ja bym dzisiaj do tego od razu dodała, ten obrazek tutaj specjalnie szukałam, słuchajcie, eventki, ryby nie widać, ale jest wiaderko na rybę. Więc spójrzcie teraz na to, co napisaliśmy, napisaliście na czacie, co wy byście wybierali jako cele w nauczaniu po to, żeby, i zobaczcie, co Sylwester dzisiaj powiedział, czego będą uczyć w nowoczesnej, innowacyjnej szkole. Zobaczcie, to w nas siedzi tak naprawdę. My sami w sobie jesteśmy po prostu bardziej innowacyjni niż to, co byśmy się mogli o sobie dowiedzieć na każdym jednym szkoleniu tak naprawdę. Tylko jakby skupiając się bardzo, jesteśmy też zadaniowi, bo trochę ten system na nas to wymusił. Wszystkie sytuacje, z którymi musimy sobie poradzić, nas mocno przykuwają jakby do tego, że te treści programowe są jednak najważniejsze, bo jak nie zdążę dzisiaj tego zrobić, no to kiedy ja to zrobię, nie ma czasu, żeby to później nadrobić. I trochę to przeciążenie skupienia uwagi na tym, co jest tylko treścią. Dzisiaj jest to treścią, jutro będzie inną treścią, a jeżeli piszecie o sytuacjach trudnych, to jak ucznia przygotować, żeby te treści, które są dzisiaj jakimś wyznacznikiem wiedzy o świecie, powiedzmy, mogły być inaczej albo przetransformowane, albo umiejętnie jakoś uzupełnione, zrobione w nowej zupełnie rzeczywistości, w nowej sytuacji. Przykład, uczeń przeprowadza się do Stanów Zjednoczonych i cała ta wiedza, która jest po tej stronie oceanu, właściwie no, jest mało użyteczna po tej drugiej stronie, na drugim brzegu tego samego oceanu. I to jest też ta nowa sytuacja, więc jakby, a kompetencje zostają. Czyli zobaczcie, jak ważne są te cele, które tutaj jednocześnie napisaliście, czyli to jest coś, co jest nośne, czyli pytanie dzisiaj jest, co jest bardziej wędką, a co jest bardziej rybą. No ryba to jest ta nasza treść podstawy, po mojemu, możecie się zgadzać bądź nie, ale trochę każde po prostu, no nie możemy tutaj zadziałać metodą problemową, ale możemy chociaż jakiś dyskurs wewnętrzny przeprowadzić i to jest bardzo ważne. To było takie wstępne ćwiczenie po to, żebyśmy w ogóle po prostu mieli refleksję na temat tego, co dzisiaj robimy. Ja jestem tutaj strażniczką rozmów o merytoryce, o dydaktyce, o rozmawianiu, o tym, co jest rzeczywiście nadal ważne, niezależnie czy to jest zdalne, czy to jest stacjonarne, czy to zależy od nas, czy to zależy od innych, to tak naprawdę zawodowo wszystko to samo jest nadal tak samo ważne i ważne jest, żebyśmy się czuli, ta nasza godność zawodowa to jest również ta nasza godność, wiecie, dobrego myślenia o tym, co robimy. To, co możemy najlepsze zrobić, to myśleć o tym, co rzeczywiście kształtujemy dzisiaj. Zmieniła nam się właśnie sytuacja z sytuacji stacjonarnej na sytuację zdalną. I tutaj jeszcze zanim przejdziemy do następnego slajdu,
Koniecznie chcę powiedzieć Wam, że mając osobistą siostrę nad Morzem Norweskim w Norwegii i tam moje siostrzenice chodzą do norweskiej szkoły i tak wtopiły się jakby też w tą społeczność norweską, to tam dzieci po prostu jakby ten element tabletu, element tej zdalności przenoszą w ogóle, nie nosząc książek i zeszytów, noszą tablety i dostają zawsze zadania, które nie są wysyłane wraz z wyjściem do szkoły. One są wysyłane nawet czasami po południu, do wieczora, do zrobienia albo dopiero do końca tygodnia, różnie, czyli ruchomo, czyli te wszystkie sztywności, które są u nas w jakiś sposób systemowo uzbrojone, czy te już usystematyzowane, tam troszeczkę to inaczej wygląda, ale jakby zdalność jest... Jest to coś, co w ogóle na tym nikt tam się nie zastanawia, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, czy to jest dobre, czy niedobre. Generalnie my dużo zdążymy napisać artykułów, nakręcić filmów, webinarów pewnie na ten temat, na ile, jakie są plusy i minusy TIK-u. Na razie mówimy o większości plusów, ale też często się pojawia i to się pojawiło przy zdalności. TIK ok, ale jak długo, jak często? A z drugiej strony, mając do wyboru szeroki wachlarz możliwości, to zobaczcie, to taka Norwegia po prostu wykorzystuje to, że te dzieci mają to klikanie na tym tablecie, ale wykonując jakieś konkretne zadanie, które wcale nie jest związane z podręcznikiem, bynajmniej. Mają poszukać, czyli to są, zobaczcie, ostatnio przerabiałam metodę WebQuestu, przypomniałam sobie po wielu, wielu latach, to oni tymi metodami po prostu pracują i tam się nikt nie zastanawia, czy to się tak nazywa. Natomiast my dużo mówimy, dużo się przygotowujemy, dużo jakby przechodzimy, wiecie, takich barier, które są gdzieś, nie wiem, albo w systemie, albo w czymś, bo ja też z tego jakby w tym wyrastałam, natomiast jakby teraz, wiecie, to jest coś niesamowitego. Metody aktywne to są nadal bardzo aktualne tematy szkoleń dla rad pedagogicznych i dla nauczycieli. I tak się zastanawiam, jak długo jeszcze będziemy się tak ciągle o tym samym uczyć i przypominać sobie. Ja na przykład od 2006 roku zapomniałam, że był WebQuest, a teraz do niego wróciłam, bo się okazało, że to jest innowacyjna metoda, którą mam szkolić nauczycieli. I to, wiecie, to jest taka refleksja właśnie w tych nowych sytuacjach, one powodują, że jakby to się ciągle w kółko kręci. Czyli dla nas, tak samo jak dla naszych uczniów, dla naszych dzieci, te nowe sytuacje będą sprawdzianem tego, co w sobie mamy. Czy mamy tą uświadomioną kompetencję i potrafimy wybierać. Pamiętajcie, sylwestrowy level wyższy powoduje, że jesteśmy selektywnie ustosunkowani do wyboru czegoś, co jest dla nas bardziej zasadne, bliższe, czyli bardziej po mojemu, ale jeżeli jest spójne ze mną, to jestem bardziej przekonywująca i w związku z tym jestem w stanie swoją postawą do tego, co robię, bardziej kogoś przekonać, że to jest słuszne. To tak trochę jest z tymi postawami. No dobrze, ale słuchajcie, trochę się oczywiście rozgadałam, więc ja to szkoda, że nie mam takiego tutaj sygnatora, że za długo. Chciałabym, ja takie treści już na pewno na którymś z webinariów wygłaszałam, ale to są bardzo ważne rzeczy. One się pojawiają w literaturze też fachowej na temat kompetencji, ponieważ kompetencje opierają się na takich podstawowych filarach. Ja się odwołuję akurat do końca XX stulecia, z którego właściwie, przepraszam, jeszcze wychodzimy, mogę powiedzieć, mentalnie, a ciągle jesteśmy w drodze dorastania do XXI wieku i my to odczuwamy, tylko że my częściej powiemy, no tak, XXI wiek, a nie mamy tego i tego. Ale rzadko mówimy, że no tak, mamy XXI wiek, a ja ciągle myślę tak, jakbym była w poprzednim stuleciu. Albo nadal nie umiem robić tego, czego się próbowałam nauczyć te dwie dekady, trzy dekady wcześniej. I trochę to tak jest, że żeby oddziaływać postawami, to trochę musimy pomyśleć, uświadomić sobie tą rolę naszej postawy w stosunku do tego, czego będziemy oczekiwać i kształtować u dzieci, bo przed chwilą to, o czym ja teraz będę mówiła, napisaliście na czacie. Czyli wszyscy tak naprawdę to samo wiemy. I teraz chciałam Wam powiedzieć, że przykładem dobrej praktyki jest na przykład szkoła w systemie daltońskim. Tutaj mamy takie trzy filary: współpraca, samodzielność i odpowiedzialność, które wszystkie trzy uzupełniają się i stanowią taki trzon do całej tej później obudowy planu daltońskiego,
kto już ten temat sobie trochę bardziej zgłębił, to wie, o czym mówię, ale zobaczcie, co się pojawia w tych filarach. Ja wiedziałam, że najpierw wy to napiszecie, a potem ja będę o tym mówić. Napisaliście, że to jest człowiek, który umie współpracować, odnaleźć się w zespole. No to, na tym to polega, że w zespole w zasadzie to jest kompetencja współpracy. To będzie człowiek, który będzie samodzielny, niezależny, będzie umiał się odnaleźć w nowej sytuacji. To będzie człowiek, który jednak będzie zdyscyplinowany, który jednak będzie odpowiedzialny. Inne tam jeszcze też pochodne cechy tutaj dopisaliście, bo to jest po prostu coś, co każdy w nas to definiujemy jako coś pozytywnego. Pytanie, na ile to my swoją postawą wnosimy na lekcję. I dlatego ja skomponowałam trochę tak podchwytliwie te kompetencje versus podstawa programowa, bo jeżeli nauczyciel tak kurczowo się trzyma tylko tych treści, to ciągle możemy się czymś zestresować, że czegoś nie powiedzieliśmy tak, jak początkowo było, powinno być. Albo nie zrealizowaliśmy tych wszystkich elementów w takim zakresie, który powiedzmy był opisany w podręczniku. Pytanie, czy to jest, co jest tutaj bardziej istotne? Oddziaływanie postawą, umiejętnością mówienia o tym, co jest treścią w ogóle, którą musimy tutaj opowiedzieć, jest chyba tutaj bardziej zasadne. Podpieram swoje tezy, mówione swoim językiem, moim językiem, tym, co już inni napisali, zbadali, robili zespołowo, współpracując ze sobą i bardzo odpowiedzialnie, samodzielnie stworzyli oto te cztery punkty. Pod takim dowództwem czy przewodnictwem Jacques'a Delorsa pod koniec XX stulecia UNESCO, dla komisji UNESCO został stworzony zespół zadaniowy i to właśnie oni mieli wprowadzić podstawowe filary do edukacji XXI wieku. I to, co ustalono, to no właśnie, po pierwsze mamy uczyć się, aby wiedzieć. Czyli to jest ta nasza wiedza przy kompetencjach kluczowych. Uczyć się, aby być. Jestem tym, kim jestem, na ile jestem świadom siebie albo siebie w konkretnej sytuacji, to tym kimś jestem. Uczę się, aby działać. Czyli to, co potrafię robić, czyli to są te nasze umiejętności, które będą występowały, czyli poziom umiejętności w kompetencjach kluczowych. I uczyć się, aby żyć wspólnie. Czyli to jest ta praca zespołowa, to jest ta praca grupowa, to są te kompetencje społeczne, komunikacyjne, o komunikatywności tutaj też mówiliście, tak? Mówiliście też o pewnych cechach, które wchodzą w zakres etyki, takiej międzyludzkiej, takich dobrych relacji, takiego czegoś, co nam daje poczucie bezpieczeństwa. I to są, no tutaj by pewnie wiele innych słów powinno paść, natomiast no, z racji krótkiego, bo godzinnego raptem webinarium musimy brnąć dalej. A zatem podsumowując, wy wiecie, co jest ważne i też na to kładę nacisk w kontekście realizacji podstawy programowej. I podsumowanie jedne ważne jest to, że przechodząc za chwilę do kompetencji, 8 kompetencji kluczowych opisanych ostatecznie w 2018 roku, w maju, 22 maja Komisja Europejska jakby zatwierdziła ostateczną wersję, ostatnią wersję przedstawianych, czy też kompetencji kluczowych do kształtowania ich w postawach uczniów, to właśnie na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw. I też jakby to jest bardzo ważne, że te postawy to właściwie wynikają z tego, co wiem i postawy również wynikają z tego, co potrafię. To dotyczy dzisiaj, to co mówimy, to mówimy też również w kontekście nas samych, nas nauczycieli, bo postawami możemy oddziaływać. Ale to ja myślę, że tutaj żadnej eureki nie odkrywam, bynajmniej się do takich osób przypadkiem nie chciałabym zaliczać. Wyznaję zasadę, że dużo ciekawiej jest, gdy się mamy jeszcze czegoś możemy dowiedzieć, niż wiedząc wszystko, w związku z czym absolutnie w roli eksperta nie chciałabym aż tak bardzo występować. Krótka definicja. Mam do zaprezentowania dwie definicje kompetencji, ale tak sobie pomyślałam, patrząc na czas, że już jest bardzo krótki, to pozwolicie, że przejdę do tej drugiej definicji. Ona jest dużo krótsza. Bardzo ogólna, ale z drugiej strony dająca szansę na to, że wszyscy się tam zmieścimy. Kompetencje to mniej lub bardziej wyspecjalizowany system zdolności,
umiejętności, sprawności niezbędnych lub wystarczających do osiągnięcia określonego celu. I normalnie na warsztatach, gdybyśmy rozmawiali o kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów, to byśmy rozmawiali w kontekście uczniów. A ja dzisiaj chciałam bardzo koniecznie odnieść się do waszych postaw, czyli na ile wy się czujecie dzisiaj osobą o wyspecjalizowanym systemie zdolności i jakich, umiejętności i jakich, sprawności niezbędnych lub wystarczających do osiągania określonego, wybranego przez siebie celu, bądź przyjętego celu, który no, czasami jest po prostu nam ze względów zawodowych no, jasno określony. To dzisiaj ma być ta refleksja po to, żebyśmy to my mogli oddziaływać postawami na naszych uczniów. Patrząc na czas, moi drodzy, nie bardzo mam tutaj szansę, żeby długo się zastanawiać i teraz tak, nie mogę przejść o Spokojnie, Monika, masz 15 minut standardowe i jeszcze pamiętaj, że wstęp był dłuższy, więc jeszcze masz 10 minut więcej, tak jest 25 minut, spokojnie. I to Sylwestrze chciałam usłyszeć, bardzo dziękuję, bo już widzisz, zaczęłam się śpieszyć, nawet szybko mówię. Nie, spokojnie, zrób to dobrze. Dobrze, to teraz słuchajcie, w takim razie definicję mamy, ja dzisiaj wyjątkowo bardzo, bo dużo treści zazwyczaj przemycam, wolałabym w oparciu o treści sprowokować was do pewnych refleksji, takich myśli, możecie w ogóle nawet to tak naprawdę pisać na czacie, co wam przychodzi do głowy w danym momencie, bo to jest też no, zapisane, utrwalone na wieki. Na pewno warte, żeby sobie uzmysłowić to, co ja zrobię jutro z tą podstawą programową i w kompetencjach. Ale teraz zanim przejdziemy do tych samych kompetencji, tych 8 kompetencji, o których wszyscy już na pewno z was słyszeli, bo już rzadko kto nie słyszał, dlatego że one są już po prostu, szkoły są przeprojektowane w tych kompetencjach dosyć istotnie. Teraz zobaczcie sobie na ten obrazek. To jest współczesna szkoła, przepraszam, sprzed roku, ale to jest nadal szkoła naszych marzeń. My chcemy do takiej szkoły wrócić. Więc teraz zobaczcie, co się w nas dzieje. Z jednej strony marzymy o powrocie do czegoś, co za chwilę, jak omówimy w szczegółach, nie bardzo nam da szerokie pole działania, jeśli chodzi o kompetencje. Szczególnie taką wiele kompetencji, z których napisaliście. Proszę, jak będziecie mogli, to napiszcie na czacie. Jak myślicie, co takie usadzenie, albo co się może w relacjach, w komunikacji, we współpracy, w odpowiedzialności wydarzyć między tymi dziećmi przy takim ustawieniu klasy? Zakładając, że jest tam ich 25 maksymalnie, a nie jak w liceum 40. Możemy też inaczej do tego podejść, to czego nie możemy osiągnąć, gdy dzieci w ten sposób pracują na lekcji. A muszą, bo tak są ustawione systemowe klasy. No właśnie, to z tego chociażby, co mi tutaj zostało jeszcze w pamięci mojej po-covidowej od początku z tego, co pisaliście. W zakresie komunikatywności, komunikacji, relacyjności podczas lekcji za dużo się nie może wydarzyć. W zakresie współpracy, tu ewidentnie jest sala ustawiona do pracy jeden na jeden. I to jest też taka trochę paranoiczna wręcz sytuacja, bo nasza współczesna szkoła systemowa dąży do pełnej indywidualizacji. Łącznie z tym, że ja pracuję w systemie szkoły specjalnej. Szkoły specjalne w tej chwili, w tej pełnej indywidualizacji są w stanie zorganizować zespół klasowy w ilości 3 uczniów. Jeżeli są bardzo mocno zaburzeni uczniowie, to tam nie zachodzi w ogóle żadna sytuacja praktycznie zespołowa albo bardzo mocno ograniczona. Zastanawia mnie bardzo zasadność tej indywidualizacji, bo w kontekście tych kompetencji, o które nam troszeczkę chodzi, to po prostu trochę
jest to dla mnie pewne przewartościowanie, ale to być może tylko ja mam takie refleksje jako właśnie nauczyciel szkoły specjalnej, na ile zespół i na ile te kompetencje, o których mówimy, a mówimy o uczniach nadal tego samego systemu, a tutaj mamy odwrotną sytuację, mamy tak dużo dzieci, przy czym 25, myślę, że to nie jest strasznie dużo tak naprawdę, bo już sobie w ogóle nie wyobrażam sytuacji, kiedy tak jak w liceum ostatnio słyszałam, może być nawet do 40, 35, 38 uczniów. To jest w ogóle dla mnie sytuacja całkowicie już niewyobrażalna, bo to już muszą być ogromne klasy, no i też jakby tak zagospodarowane, żeby tam tą każdą ilość upchnąć. No właśnie, czyli 32 to norma, 36, uczeń szybko się nudzi, w takim usadzeniu czują się bezpiecznie. Tutaj bym powiedziała tak, czują się bezpiecznie w tym sensie, że nikt z nikim, znaczy są sami dla siebie, tak? Czyli to znaczy, że oni mogą się czuć bezpiecznie, to tak jak często się zdarza, że na grupach warsztatowych nie wszyscy lubią być tak, wiecie, tak bez tego ograniczenia typu przedzielenia bez ławki. To czasami jest dla wielu osób trudnością siedzieć tak po prostu przed sobą. Mówię o osobach dorosłych i mówię o grupach warsztatowych jako trener. I nie zastanawiam, nie twierdzę, że to jest złe, tylko to się też skądś bierze. I myślę, że po prostu też czasem poczucie bezpieczeństwa, jeżeli tak definiujemy, że ta ławka i ta jakby przestrzeń, że nikt mi nie zagląda, że z nikim nie muszę nic, no jest bezpieczna, ale pytanie, co tak de facto jest tutaj załatwiane. Ale słuchajcie, to nie o to chodzi, chodzi tylko o naszą dzisiejszą refleksję, ponieważ jeżeli doprowadziłam do was do takiego myślenia, że jednak kompetencje są ważne, bo o tym też napisaliście, to czy ta sytuacja, w której rzeczywiście chcemy uczyć dalej, jest tą optymalną sytuacją, która może nam w tym pomagać, sprzyjać i co jest w tym trudne. No więc skoro mi Sylwek tutaj dał takie ładne, taki długi czas, że poczułam się bezpiecznie, to teraz, słuchajcie, muszę tego mema przywrócić na wokandę, czyli nadal mamy kompetencje versus podstawa programowa, kiedy treści, a kiedy kompetencje. I teraz słuchajcie, jesteście tym nauczycielem, mówicie właśnie to, co mówi ten nauczyciel. Możecie nawet na głos sobie przed sobą przeczytać. Aby było fair, każdy dostanie to samo zadanie. Wszyscy mają wejść na drzewo. Daję wam chwilę na to, żebyście sobie wyobrazili, jak wchodzi ten ptak, jak wchodzi ta małpa, jak wchodzi ten pingwin, słoń, rybka z akwarium nagle wyskakuje, foka i pies. Reflektujemy, jesteśmy nauczycielem, patrzącym, przyglądającym się, jak sobie dzieci radzą w tym zadaniu. No i teraz przychodzi czas na refleksję. Zadajemy pytanie uczniom, bo to było ćwiczenie, wejście na drzewo. Jak się czuliście podczas wykonywania tego zadania? Co powie pies? Co powie słoń? Co powie rybka? I tak dalej. A co stanowiło dla was wyzwanie? Co powie pingwin? Co powie małpa? I tak dalej. A co było najtrudniejsze? Jak sobie poradziliście z tym zadaniem? Jakimi kompetencjami musieliście wykazać się, aby wykonać to zadanie? I to jest, słuchajcie, taki moment, w którym każdy powie coś innego. Bo słoń musiał skorzystać z innych kompetencji, pies z innych, małpa z innych, ptak też z innych, żeby wykonać to samo zadanie. I mimo, że wydawałoby nam się, że jest to zadanie trudne prawie że dla wszystkich, to tak naprawdę dopiero jego wykonanie powoduje, że możemy sobie wyobrazić, czym zupełnie innym musieli operować każdy, znaczy musiał operować każdy z tych uczniów. I to jest tak mniej więcej jak w tej naszej szkole.
te wszystkie ławki, wszyscy jesteśmy posadzeni równiuteńko, czy dzieci, i one mają, dostają te same zadania. I w tym kontekście mogą się czuć bezpiecznie, że gdy to drzewo mają na tyle osobno i nikt nie patrzy, i nikt nie wie, ile to może kogoś kosztować, i może sobie szukać swojej przestrzeni do wykonania tego zadania, to w tym sensie może być to bezpieczne. Ale pytanie, czy no, tylko tak. Czego tutaj mogło, co by, i pytanie następne, to co by mogło tutaj pomóc, żeby uwspólnić te ich kompetencje albo wypracować jakąś jedną wspólną? To ja czekam na wasze odpowiedzi na czacie. Oczywiście, że to jest taka sytuacja, słuchajcie, troszeczkę przejaskrawiona, bo my już daleko dalej no, staramy się indywidualizować, chociaż większość treści jednak jest tak samo obligatoryjna dla wszystkich. Czyli słuchajcie, tak naprawdę, zobaczcie, po to, żeby wszyscy lepiej się poczuli w tym całym zadaniu, albo mogli wejść wspólnie na drzewo, bo to jest też jakieś rozwiązanie, to co piszecie, to jest kooperacja, praca w grupie, wzajemna współpraca, pomysły, czyli można zbudować drabinę, jest to próba wspólnego działania, współpraca. I teraz w kontekście tego ustawienia szkoły naszych marzeń z pozycji nauczania zdalnego, już nie powiem o tym, że tak naprawdę wszyscy płaczą, bo dzieci tacy takie samotne są teraz, jak siedzą przed tym monitorem, ale one same siedzą w tych ławkach, tak jak na tym zdjęciu jest, jeżeli tak siedzą, bo jakby abstrahuję od sytuacji rozwiązanych, czyli inaczej posadzonych dzieci. Natomiast to jest też, wiecie, to jest taka, czasami przychodzi moment na refleksję, to co można zrobić inaczej. Więc słuchajcie, to jest tak, że, no właśnie, to jest też bardzo ważne słowo, można się czuć ważnym, jeżeli możemy pomóc w tym działaniu innym, jeżeli możemy się też poczuć potrzebni. I wtedy te pojedyncze ławki, pojedyncze siedzenia, no nie jest to to poczucie bezpieczeństwa, które można by było uzyskać wtedy, kiedy byłoby to działanie grupowe. I to jest też jakby dla nas, mają wejść na drzewo, bo to jest takie zadanie szkolne, jak nie jedno szkolne. Więc słuchajcie, to tylko jest ćwiczenie ku refleksji. To kiedy kompetencje, a kiedy treści? I pytanie, czy jeżeli by wykonali, i to jest też pytanie o nasze metody od razu tak naprawdę, czyli jakimi metodami można pracować również w systemie zdalnym i jakimi metodami można pracować w systemie stacjonarnym po to, żeby uruchomić dzięki kompetencjom umiejętność zdobywania w sposób problemowy wiedzę, czyli treści, na których nam zależy. Czyli możemy sobie inaczej przełożyć to tak, że tak naprawdę każde drzewo, na które będziemy chcieli wypuścić nasze dzieci, może być jakąś treścią, którą mają sobie zbudować. Właściwie można powiedzieć, że wszystkie metody problemowe, które można zastosować na lekcjach, dużo metod aktywnych, które można zastosować na lekcji, doprowadza dzieci zgodnie z cyklem Kolba swoją drogą do zdobywania treści, refleksji i przeniesienia na jakąś nową ewentualnie sytuację. Tylko że jak oni doświadczą, że mogą być ważni, że są potrzebni, że mogą coś pomóc komuś innemu, kogoś nauczyć, tak? To są wszystkie te rzeczy, które w nich zostają i które niezależnie od tego, jakie będzie następne drzewo, czy palma, po prostu zwyczajnie sobie dadzą radę. I to jest to poczucie wartości, poczucie pewności, to jest to poczucie bezpieczeństwa, ale wiem, że kluczem jest zespół, albo wiem, że w zespole dam radę. I często to, wracam do tego momentu, kiedy mówiłam, że są osoby dorosłe, które jak mają usiąść w kręgu bez tej ławki, czują się niepewnie. To tu jest takim kluczem na przerobienie dobrej pracy zespołowej po prostu, ale w dzieciach też można to przepracować i to są kompetencje, które są bardzo arcyważne. Ja was tak bardzo celowo teraz tutaj przeprowadzam przez takie ćwiczenia, ponieważ
Nie chciałabym, żeby kompetencje kluczowe były tylko czymś wam narzuconym, żeby kompetencje kluczowe było jakąś nową teorią, jakąś nową przyklejką do wszystkiego, co na co dzień robimy, a i tak mam ich tego dużo. To są nasze poglądy, to są nasze wręcz nawet nawyki, to są czasami nasze rzeczywiste sytuacje, to jest prawda. Tylko że ja ze wszystkim się zgodzę, ale jedno dopowiem. I jak sobie z tym poradziłeś? Czyli jakie masz w sobie uświadomione kompetencje bądź brak jakichś innych kompetencji, które by pomogły tobie rozwiązać tę sytuację, którą traktujesz w sposób jakiś, nie wiem, negatywny powiedzmy, albo zły dla siebie, albo destrukcyjny. Bo jeżeli dla mnie jest sytuacja destrukcyjna, to jednocześnie no, postawą swoją emanuję, przekładam ją na sytuacje inne, albo często uzbrajam się w pancerz po prostu obronny i często dzieci wykorzystują to, bombardując w nauczyciela. Muszę przyznać, że ostatnio jestem po dosyć mocnych przeżyciach w kontekście tego, co się czasami dzieje w relacji nauczyciel i uczeń i zapędziłam się w kozi róg też, ale trochę się sama o to prosiłam, szczerze mówiąc. Natomiast wiecie, moja konkluzja już po rozwiązaniu tej sytuacji była jedna. To powiedziałam oczywiście też swoim uczniom, że nie ma trudnych sytuacji. Znaczy inaczej, nie ma złych sytuacji, mogą być trudne. Natomiast wszystkie da się rozwiązać, no tak, żeby czuć się, wychodzić z tego, wiecie, takim wyprostowanym, takim kompetentnym, takim, że jestem doświadczonym człowiekiem, ja coś wiem, bo ja zreflektowałam i w następnej podobnej sytuacji po prostu wiem, że zachowam się inaczej. I to jest też jakieś, wiecie, nasze nawet doświadczenie nauczycielskie, które no, czasem mówimy, że dzieci są trudne, że czasy są trudne, że szkoła jest trudna. I na pewno nie jedna sytuacja, zgadza się, bywa trudna, natomiast pytanie, co sobie z tym zrobimy jako my. I tutaj traktuję to jako wartość dla mnie samej, dla was samych, bo to jest w nas. I rozwiązania są raczej niestety w nas, bo jakby nie mamy wpływu na to, na co nie mamy. No dobrze, moi drodzy, więc skoro już o kompetencjach tyle sobie powiedzieliśmy, zreflektowaliśmy, już wiemy, co sobie możemy z tym zrobić, to teraz zobaczcie, co ostatecznie zostało w tych kompetencjach ustanowione, ostatecznie, bo jakby wszystkie zmiany kompetencji kluczowych na przestrzeni lat przez Komisję Europejską, a które powstały głównie z założenia tego, że skoro się jednoczą liczne państwa europejskie, to trzeba uwspólnić pewne poziomy funkcjonowania, czyli coś, co jest nośne, coś, co można kształtować w każdym państwie Unii Europejskiej, po to, żeby właśnie ten uczeń niezależnie od nowej sytuacji miał w sobie te wypracowane właśnie kompetencje. Dlatego też jakby tutaj mocny nacisk kładę z tym versusem, czy versus, czy plus, bo to jest tutaj dosyć istotne. Więc teraz zobaczcie, o tym możecie sobie oczywiście też poczytać, o kompetencjach, czyli w szerokim tego zakresie i zaraz też odwołam się do podstawy programowej, ale to dokładnie za chwilę. Pierwsza kompetencja kluczowa to jest kompetencja w zakresie czytania i pisania. Generalnie. Zapisujemy na po języku polskim, zapisujemy na angielskim, zapisujemy na niemieckim, zapisujemy na geografii, zapisujemy na matematyce, czyli generalnie piszemy i czytamy. Po co piszemy i czytamy? Na każdym przedmiocie chcemy zrozumieć jakąś treść, treść pytania i napisać też treść w odpowiedzi. I to jest taka kompetencja bardzo uniwersalna, można powiedzieć, i podstawowa jednocześnie. Następna kompetencja to są kompetencje językowe. Też w generalnie ogólnym tego słowa znaczeniu, czyli kiedyś to były języki obce, natomiast teraz każdy język jest językiem, język na przykład obcy, język ojczysty, język matematyki, ja bym powiedziała, że jest również język przedmiotowy, to znaczy biolodzy używają jakichś terminów, jest to specjalistyczny język, na geografii jest mnóstwo terminów, które muszę jakby próbować wprowadzić do czynnego słownika i rozumienia uczniów, też jest specjalistyczny, czyli mamy mnóstwo, mamy języki lokalne, mamy regionalne, mamy gwary. To są języki, które po prostu, z którymi na co dzień się obywamy i to jest też ta nasza komunikatywność w
tym sensie, że bez zrozumienia no nie będzie dalej budowanej relacji. Dalej mamy kolejne kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii. Bym powiedziała tak, matematyka stosowana to będzie w technologiach i w inżynierii, ale również kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, do których będzie należała na pewno też po części chemia, biologia, fizyka, geografia, to również w przełożeniu na technologię i inżynierię to jest nic innego jak właśnie zastosowanie tej wiedzy w konkretnym przełożeniu technologicznym bądź też inżynieryjnym. Dalej, kompetencje cyfrowe, fantastyczna kompetencja w sam raz na te czasy. Ale zobaczcie, jak się jej wymiar zmienił, jak jej definicja tej kompetencji się zmieniła od czasu, kiedy najpierw byliśmy zaskoczeni sytuacją i byliśmy zmuszeni do poznania tego, z czym właściwie się tak trochę kulaliśmy, nazywając to dosyć codziennym językiem, ale tak trochę jest, że to się po prostu kulało, przetaczało, to cały czas nam towarzyszyło, można powiedzieć, że nawet obok nas równolegle tak sobie po prostu było i kto chciał, to skorzystał i wskoczył do tego wagonika, potem wyskoczył, wracał do swoich tradycji, stał na straży swoich tradycyjnych metod. Czyli mnóstwo było czasu na to, żeby w coś wejść, natomiast to się tak toczyło obok nas, kulało. Aż w końcu przyszedł moment, w którym po prostu znaleźliśmy się w nowej, nietypowej sytuacji. No i tak samo jest, zobaczcie, jak inaczej kompetencje cyfrowe już teraz, pamiętajcie, sylwestrowy level wyższy to jest już teraz, wybieramy to, co już poznaliśmy spośród wielu, wielu, wielu rzeczy i możemy teraz dostosowywać i pracować nad jakością i dokonywania właściwych dla siebie, a poprzez to dla innych też z korzyścią wyborów metodycznych. Czy też narzędziowych. Więc to jest też bardzo ciekawa tutaj historia, którą myślę, że każdy z nas powinien sobie sam ze sobą o tym porozmawiać. Dalej, mamy kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się. I to jest nasze ćwiczenie z drzewem. Na ile potrafię skorzystać, na ile sam czuję, że potrafię, na ile czuję się bardziej bezpiecznie, gdy sam, a na ile bardziej otwieram się i czuję się bezpiecznie, gdy mogę się na kimś wesprzeć. Na ile społecznie, na ile wchodzę, na ile łatwo przychodzi mi nawiązywać relacje i tworzyć zespół, a na ile nie. I tak samo uczenie się to jest nic innego jak po prostu wchodzenie w relacje, uczenie się od siebie nawzajem, czy to poprzez zabawę, czy to poprzez naukę, czy poprzez działanie. To jest bardzo obojętne, co to będzie, ale generalnie uczenie się, którego nawet nie zauważamy. A im bardziej więcej przyjemności, tym oczywiście też wyzwania, to no, tym fajnie. Dalej mamy kompetencje obywatelskie, czyli ja to mówię, ja obywatel Polski, ja obywatel Europy, ja obywatel świata, czyli wszystko to, co powinniśmy wiedzieć po to, żeby być świadomym uczestnikiem współczesnego świata. To jest wszystko to, co, żeby rozumieć, co do nas dociera. To jest z kolei ten level wyższy będzie wtedy, kiedy będziemy umieli krytycznie odnosić się do tych wszystkich bombardowań informacjami zewsząd o wszystkim. To też jest tutaj bardzo istotna kompetencja. Kompetencja w zakresie przedsiębiorczości, wielce oczekiwana. Zaczynaliśmy właściwie od przedsiębiorców i od przyszłych pracowników, tak? To jest wszystkie te kompetencje, które dzisiaj napisaliście jako cele, bo od tego będzie zależało nasza jakość życia. Ktoś przedsiębiorczy to jest ktoś, kto jest dobrze zorganizowany, który ma swoje cele, który potrafi je osiągać. Krótko mówiąc, człowiek sukcesu to jest człowiek, który umie osiągać swoje cele, założone cele, czyli doprowadzać je do końca i cieszyć się z tego finałowego osiągnięcia tego, co założył wcześniej. Mam wrażenie, że my często w naszej pracy, przez to, że tak z trochę tego, dużo jest naszych działań, jedno za ciosem drugim jest poganiane, rzadko mamy moment, kiedy doceniamy wartość naszego sukcesu. Czy zliczy, jakbyście mieli teraz wziąć kartkę i napisać wszystkie swoje zakończone, osiągnięte cele, zeszłoroczne, tegoroczne, to jestem pewna, żebyście byli zaskoczeni, ile wam się rzeczy udało. My rzadko to robimy po prostu, my bardzo szybko żyjemy, jesteśmy też takim teraz społeczeństwem trochę zadaniowym, to nie sprzyja refleksyjności i zatrzymywaniu się, ale to warte jest na pewno ćwiczenie. Przedsiębiorca to musi robić,
ponieważ każdy biznesplan, zanim ułoży na następny rok, to musi dobrze przemyśleć, co się udało, jakie były zyski i straty zeszłoroczne. Trochę tego też się uczę, więc wiem, w czym problem. Dalej, kompetencje w zakresie świadomości ekspresji kulturalnej. Myślę, że to jest takie coś, co w nas jest. To jest coś, to jest taka nasza wrażliwość, którą mamy na wszelkie przejawy piękna. Utarło się, że kultura, sztuka odpowiadają za przejawy tego piękna, które są ubrane w jakiejś formie, czy to słowem, czy to pismem, czy to obrazem, czy jakąś, nie wiem, naturą martwą. Jednak to są nośniki tego, co nas, w nas odradza taką, wiecie, wrażliwość. Ale teraz sobie pomyślcie, że patrzycie na obraz, który wam się tak szalenie podoba. Fantastycznie, po prostu wprowadza was w taką aurę. I czasami można się zatrzymać na tym pomyśle, tylko że człowiek jeszcze wykształcony, który wchodzi w relacje i który pójdzie później, no nie wiem, w jakąś sytuację, w której warto zwrócić uwagę, co przeczytał, no nie wiem, co przeczytał, po prostu co przeżył, może tak, nie przeczytał, co przeżył, to przeżył tym bardziej świadomie, o ile wiedział, w czym brał udział albo z czym się zetknął. Więc ta wiedza, czyli ta nasza świadomość wchodzenia w relacje ze sztuką oraz ekspresja na podstawie uświadomionej wiedzy plus przeżycia w kontakcie ze sztuką, no jest, czy też kulturą, jest tutaj też bardzo istotnym takim naszym rozwojowym czynnikiem, który nas, tak wiecie, on jest nam po prostu potrzebny, no nie możemy być tylko narzędziowi albo tylko zadaniowi i myślę, że to jest też taki moment po prostu refleksji. No dobrze, już podejrzewam, że znowu muszę zacząć myśleć o końcu. To bardzo takimi dużymi skokami, najważniejsze takie słowa, które bym chciała, żeby zabrzmiały. W kontekście wszystkiego, co powiedziałam, w kontekście realizacji podstawy programowej. Ja was bardzo proszę, zajrzyjcie, ja jej specjalnie tutaj nie wrzucałam na slajdy. Ja chcę o niej mówić, bo chcę bardziej o niej myśleć inaczej. I im więcej będzie osób myślących inaczej o realizacji podstawy programowej, a bardziej skupiających się na kompetencjach, czyli na celach stawianych sobie poprzez realizację treści programowych, tym będzie nas większa rzesza ludzi aktywnie oddziałujących swoją postawą na uczniów. Jedną z takich osób, do których ja lubię się uciekać, i to jest też osoba związana z planem daltońskim, właściwie na początku no, z laboratorium daltońskim, to jest właśnie Helen Parkhurst, prekursorka tego ruchu, która kiedyś bardzo dawno temu stwierdziła, jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy. A wszystko, co dziecko potrafi, nauczycielowi zrobić nie wolno. Wróćmy tą refleksją do sytuacji, kiedy dziecko siedzi za dzieckiem samo w ławce. Wróćmy do sytuacji, kiedy dzieci wspinają się na drzewo, dostając to samo zadanie. I wróćmy do każdej jednej sytuacji wtedy, kiedy patrzymy sobie na wyobrażenie o naszym absolwencie, którzy dużo więcej zyskują i tych kompetencji przejawiają. Na pewno nie ci, którzy, wiecie, ze łzami w oczach 6 minus wypłakiwali na 6, bo ocena się liczyła najbardziej. To były dużo bardziej częściej osoby z tymi wszystkimi oczekiwanymi waszymi kompetencjami, to były osoby, które miały po prostu swoje inaczej ustawione priorytety, niż tylko jakby to, co jest dzisiejszą niestety zmorą i to, co Sylwester powiedział, za to dziękuję na wstępie, że szkoła bez ocen. Oceny po prostu dla mnie to są demotywatory do rzeczywistego działania ku kompetencjom, ku zadowoleniu, ku sukcesom, bo te oceny są tylko ważne i to jest niesamowicie ważne, te dzieci nie mają w ogóle świadomości. To jest też moja trudna sytuacja ze szkoły akurat. Dzieci nie mają świadomości, że dzisiaj te oceny mają takie znaczenie, dopóki się bawimy w umowny system szkolny. Kiedyś
po prostu one nie będą miały większego znaczenia. Natomiast strasznie dużo tracą, nie korzystając z tych innych zasobów, które by mogły zyskać wtedy, kiedy by się trochę jakby zwolniły z konieczności myślenia przede wszystkim o priorytecie wysokiej oceny. Ale to słuchajcie, to są takie refleksje, które przychodzą z czasem. Więc patrząc na to dziecko, chciałabym tylko dopiąć metodycznie trochę jedną rzecz, czyli druga rzecz to są oczywiście style, to są nasze kompetencje, to są nasze inteligencje. Na końcu przywołam oczywiście Howarda Gardnera z profilem inteligencji wielorakich, bo to jest prawda o nas. Prawda jest, ja wiem, że jest teoria o prawej, lewej półkuli teraz podważana, teraz są jakby zupełnie inne poglądy głoszone przez kolejnych naukowców, nowe są odkrycia, że już nie powiem hasła neurodydaktyka, ale ona jest i ona, ja się po prostu rozkoszuję każdorazowym wykładem na ten temat i to jest fantastycznie po raz kolejny to słyszeć, tylko że niestety ja mam objawy po-covidowe i przed covidem i po covidzie, w związku z czym często mi to nie wiem, ucieka z głowy, w związku z czym słucham wielokrotnie powtarzając to samo, ale no wiecie, to są takie właśnie wiadomości o sobie, które są prawdą o nas też. Natomiast to, co możemy zatrzymać się i to, co odnajdujemy nie tylko w podstawie, bo wokół podstawy mamy podręczniki, wokół podstawy mamy programy, wokół podstawy mamy również plany wynikowe i one są już napisane z uwzględnieniem chociażby tych tutaj profili. Na przykład w klasach 1-3, tak, mamy na pewno Howard Gardner, to jest towarzyszył autorom wielu podręczników. Tak samo wszystkie style uczenia się, czyli polisensoryka, którą trzeba stosować na lekcjach, im mniejsze dziecko, tym jest to bardziej zasadne. To później nam trochę tylko jakby ucieka wtedy, kiedy te nasze dzieci są coraz większe, chociaż nadal są dziećmi, bo po prostu wchodzą te treści. I im bardziej się do nich przykuwamy i ich przykuwamy, tym po prostu ucieka nam jakby ta cała zasadność, to jak z nimi pracować, żeby to było bardziej efektywne. No i oczywiście na koniec chciałam powiedzieć, że Howard Gardner jest absolutnie aktualny. To dotyczy również nas wszystkich. W zależności od tego, jakie, i to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, w zależności od tego, jakie aktywności są u nas dominujące, ten nasz profil tych inteligencji wielorakich, matko, się zmienia. Czyli ten nasz profil inteligencji prawdopodobnie wyglądał zupełnie inaczej, gdy byliśmy mali, później gdy byliśmy młodzieńczym, w młodzieńczym wydaniu. Teraz z perspektywy człowieka dojrzałego też inaczej funkcjonujemy, inne czynności wykonujemy na co dzień i aktywności, co powoduje, że też ten nasz profil zupełnie inaczej będzie wyglądał. Oczywiście wszystkich metod diagnostycznych, badawczych, nas samych, co wszyscy lubimy, dowiadywać się czegoś o sobie jest bardzo dużo, natomiast to wszystko jest nam potrzebne właśnie do ustanawiania świadomości o sobie, o swoich kompetencjach, o swoich mocnych stronach, bo to jest podstawa tego, żeby swoją postawą oddziaływać na ucznia. I teraz tak, drodzy Państwo, czy wy macie pytania, które uważacie, że przy tym temacie no, powinny paść? Ja jeszcze tylko jedną rzecz chciałam dopowiedzieć, to proszę napisać, ja zaraz będziemy sobie tutaj chwilę jeszcze tylko odpowiemy, natomiast co z tą podstawą programową? Gdy prowadziłam zajęcia w projekcie dla dyrektorów szkół, właśnie z kompetencji kluczowych, to mieliśmy taki bardzo fajny moduł warsztatowy. Ja go polecam wszystkim. Proszę zajrzyjcie do podstawy programowej, ale nie wtedy od momentu, kiedy są rozpisane treści i cele, tylko zajrzyjcie do samego początku. Na początku jest preambuła. I w tej preambule, tego nie ma w podstawie programowej dla przedszkoli, ale od klas, od pierwszego, drugiego, trzeciego etapu edukacyjnego mamy preambułę. W preambule, innymi słowy, ale dokładnie to samo, co teraz powiedziałam, mogłabym powiedzieć, zrobiłam wstęp z preambuły do podstawy programowej z każdego przedmiotu. Ale ja dzisiaj powiem, nie, ja mówiłam o kompetencjach kluczowych,
które towarzyszą nam i są innymi słowy napisane, rozpisane w preambule do realizacji tych treści, które są poniżej preambuły. To jest takie inne odczytywanie tych samych treści. I jakby nie chciałabym wchodzić w dyskurs, czy mam rację, czy to jest zasadne, czy w ogóle wiecie, podstawa programowa to jest tylko jakaś rama, to jest tak jak scenariusz lekcji, to jest tak jak no, pewien szkielet, który utrzymuje jakby tą całą konstrukcję, którą jakoś trzeba przerobić. My często poddajemy się różnym dywagacjom, rozważaniom, czy coś jest słuszne, czy nie. I słusznie czasami nie zgadzamy się z takim, a nie innym układem. Tylko to jest, słuchajcie, za każdym razem jakaś dla nas sytuacja do rozwiązania. Ja ostatnio też bardzo skrupulatnie chcąc się trzymać, denerwowałam się szalenie, no jak to jest tak sztywno, musimy tutaj pracować, jakieś głupoty tutaj, są rzeczy, które są w ogóle zbędne, to jest moje zdanie również od czasu do czasu, jak sobie pozwalam na takie rozważania, natomiast drugi trener do mnie po prostu mówi, Monika, ale o czym ty mówisz? Tak naprawdę przecież mamy wielką swobodę, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale myślę, że w tym momencie warto. Możemy pisać własne autorskie programy. Możemy, ja zamierzam z tego skorzystać, to dzisiaj absolutnie cytuję, to nie są moje odkrycia, aczkolwiek uświadomione teraz na bieżąco. Możemy tak naprawdę te treści, jak pisząc swój program, tak rozlokować, żeby one miały większy sens po naszemu. My się rozliczamy tak naprawdę z tych treści tylko, które są po prostu na jakimś etapie edukacyjnym. I myślę, że to jest też takie otwierające dla nas, że być może będzie to dla nas też jakimś fajnym sposobem na rozwiązania naszej trudnej sytuacji w kontekście postawy, dzięki której będziemy kształtować postawy i wiedzę i umiejętności naszych uczniów w sposób bardziej kompetencyjny, opierając się oczywiście na tych kompetencjach, które najpierw napisaliście wy na czacie w ćwiczeniu, a później odkryliśmy i potwierdziliśmy, że one również zostały ujęte w tych jakby opisanych ramach struktur unijnych, ale jednocześnie uznanych w naszej preambule podstawy programowej zapisu polskiego. Nie, to ja tutaj absolutnie nie zachwycam się tylko zagranicznymi pedagogami, a polskimi, polskich nie doceniam, to nawet nie o to chodzi. To bardziej jest kwestia tego, co mi było bliskie do pewnych odkryć albo do udowodnienia, jakby do pokazania, przeprowadzania po prostu warsztatu pewnego. Bardzo chętnie możemy tutaj wspomnieć, jeżeli państwo macie niedosyt nazwisk, bo to nie jest wykład o tym, jacy są prekursorzy polskiej, nie wiem, pedagogiki, dydaktyki. To jakby nie było celem mojego tutaj założenia, natomiast to prawda, lubię się posiłkować, bo lubię sobie dawać jakiś kontrast albo nabierać dystansu poprzez poznawanie czegoś, co nie jest mi najbliższe. I zanurzyłam się oczywiście w plan daltoński swego czasu dosyć poważnie i stąd mi jest bliski. Natomiast akurat wtedy, kiedy prowadziłam zajęcia i też cykl warsztatów odnośnie organizacji pracy i przedsiębiorczości w kontekście też edukacji, jako że reprezentuję osobiście swoją niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli, no to jestem w gronie przedsiębiorców, mogę powiedzieć. I stąd z zakresu przedsiębiorczości czasami lubię zacytować osoby, które akurat sformułowały tak myśli, że one były mi najbliższe. Ale swoją drogą to jest też bardzo fajne ćwiczenie dla każdego z was. Czyli każdy może oprzeć się na tych słowach i poszukać swoich takich, bo to nawet ja bym powiedziała, że to nie są moi guru, ale to są osoby, które po prostu powiedziały coś fajnego, co do mnie przemawiało i pomogło mi przeprowadzić powiedzmy te swoje myśli, które tutaj państwu przedkładałam. Także absolutnie zapraszam do podobnych swoich poszukiwań ku temu, żeby bardzo mocno prostować się w swojej postawie nauczycielskiej, kompetencyjnej i móc realizować tę podstawę programową właśnie w taki sposób z uczniami. Sylwek się włącza, okay, więc rozumiem. Ja będę się pojawiał jako ten Cerber i jeżeli tylko mogę, dodam, słuchajcie, bardzo wielu
naprawdę ekspertów, których moglibyśmy cytować, tak naprawdę nigdy nie dowiemy się o tym, co oni mówią, bo prawdziwi często eksperci są introwertykami i nie zawsze chcą dzielić się tą tajemną wiedzą. Tak więc jest taka grupka naprawdę, z której można korzystać i dziękujemy bardzo tym osobom, że się dzielą, tak, i wymieniamy się doświadczeniami również ja, ale poznałem też wielu wspaniałych fachowców, którzy gdzieś w tym swojej bańce małej są i niekoniecznie tak chcą na większą skalę wymieniać, tak więc na tym. Pytanie o certyfikat, można sobie po prostu go pobrać i uzupełnić później na miejscu, albo wpisać dane, wydrukować i skasować, czy pobrać, tak więc on jest edytowalny. Te certyfikaty akurat w darmowych webinarach są edytowalne, natomiast jak już przy certyfikatach jesteśmy, to będę już zapraszał. Nie wiem, czy Monika masz jeszcze jeden slajd, prawda? Czy to już jest podsumowujący? Podejrzę. A to już podsumowujący jest, dobra. To jest tak. Dziękuję za uwagę, krótko mówiąc. Tak, a slajd jest kończący ze zdjęciem, bo to jest dopięcie jakby tych wszystkich złotych myśli. Pamiętajcie, że naszymi obserwatorami to my tworzymy ten dwór, to my tworzymy tę kulturę, to my tworzymy tę organizację i tak jakie postawy my pokażemy na naszym dworze, nawiązując do zdjęcia, to takimi będziemy widziani, obserwowani i powielani później w przyszłości przez tych naszych późniejszych absolwentów. Dziękuję bardzo za wysłuchanie jednak długiego mimo wszystko webinarium, ale to Sylwek dawał mi dzisiaj prezenty noworoczne. Tak, to powiem tak, najlepiej, jeżeli chodzi o zaświadczenie, jeszcze raz powiem, najlepiej sobie pobrać to zaświadczenie, wyedytować w PowerPoincie, czy nawet w własnym Google, czy w Microsoftie, teraz wszyscy mają albo Google, albo Microsofta i tak jest najlepiej. Tak, bo w momencie, kiedy kilka osób wpisuje teraz akurat naraz, to wiecie, bo to jest otwarty dokument, to może tak powstać, mogą powstać problemy. Jeżeli chodzi, ja nawiążę do tego dworu i zdjęcia. Nie zmienisz wszystkich, natomiast może zmienić siebie i dobrze się tego trzymać. Ta oddolna zmiana, zawsze o tym mówimy, prawda, że ta oddolna zmiana powinna następować, ale oddolna zmiana nigdy nie zmieni rządu. Nawet dzisiaj, słuchajcie, rozmawiałem z koleżanką, my nie mamy szczęścia nigdy do ministra edukacji i spadamy z deszczu pod rynę i tak jest zawsze. I raczej tego nie zmienimy, natomiast możemy próbować zmienić na miarę naszych możliwości, to w jaki sposób my podchodzimy. Tak, ja wiem na przykład, że nie zmienię tego, nie wyrzucę ocen ze szkoły, ale mogę zmienić swoje podejście i nastawienie do ocen. Do pewnych rzeczy dochodziłem ja 10 lat. W sumie pracy nauczycielskiej, 18 lat pracuję, może tego nie do końca widać, ale po 10 latach dopiero taki przełom przyszedł u mnie, kiedy też właśnie słuchając mądrzejszych ode mnie doszedłem do takich, a nie innych wniosków i zupełnie zmieniłem swoje podejście do mojej pracy. Natomiast słuchajcie, jak mówimy o certyfikacie, to chciałem powiedzieć, że mam też takie ładne, fajne, profesjonalne certyfikaty, które uzupełniają się same po tym, jak uzupełnicie wcześniej dane i takie certyfikaty oferujemy przy webinarach PRO. Prowadzimy także takie webinary PRO, 3-godzinne. Są to webinary płatne, ale naprawdę warte, słuchajcie, każdej złotówki. Mieliśmy takie webinary między innymi ostatnio z Nearpoda, mieliśmy z Teamsów, mieliśmy z Office'a, a przed nami taki webinar, który będzie połączony także z webinarem darmowym. I to jest taka hybrydowa zapowiedź, bo za tydzień już tutaj o godzinie dokładnie 20:15 w Click Meeting adres będzie notabene ten sam, warto go obserwować, bo na stronie Fundacja Inspirujemy, na Mentor Systemy Audiowizualne, w grupach takich jak Zainspirowani, czy chociażby Aktywna Tablica, będą linki udostępniane. Są podstawy programu Photoshop i to jest zupełnie darmowy webinar z naszym prelegentem Darkiem. I słuchajcie, będziemy ten darmowy webinar później kontynuować w wersji pro, czyli 3-godzinnej wersji, słuchajcie, takie dla tych, którzy już tego Photoshopa chcą dosłownie zjeść łyżką, ja polecam, bo Photoshop jest takim narzędziem, które jest wieczne i właśnie rozmawialiśmy o tym, że w dobie TIK-u i tak dalej, różnych takich przygotowywań, na przykład chociażby własnych materiałów jako dla siebie, tak, to warto wybrać sobie jedno porządne narzędzie zamiast 10 połowicznych, tak, i ten Photoshop to też jest taka fajna rzecz, że jeżeli ktoś chciałby się zainteresować, poznać go lepiej, to ja już teraz zapraszam. Znajdziecie to, tak, link do, słuchajcie, zawsze zapowiedzi i linki do darmowych webinarów możecie sobie znaleźć na stronie też tutaj.
A ja podsyłam jeszcze stronę fundacji, gdzie znajdziecie, słuchajcie, w zakładce webinary pro formularz z możliwością zapisania się na taki webinar u Darka. I trzeci link, który podeślę. Dobrze, że te linki wszędzie mam na zakładkach. Kto, człowiek, który wymyślił zakładki w Chromie, w przeglądarce i w Edge'u, to naprawdę powinien Nobla dostać. I trzeci link to jest, słuchajcie, link do certyfikatu dzisiejszego. Tak więc z Moniką widzimy się w marcu. Jeszcze nie wiem którego, bo marca jeszcze nie ustalałem, dopiero zamknąłem luty. Pierwszy, ósmy, coś tam, nie, ósmego to nie, bo to święto kobiet, ósmego to my chyba tutaj, nie wiem, rozmawiałem z Darkiem, że może on z klubu schował, bo on ćwiczy MMA, że może jakiegoś kolegę pożyczymy, jakiś prezent dla pań zrobimy, wiecie, taki jakiś ten, no nie powiem tego głośno, kto jest za, to ręka w górę, drogie panie, panowie, jeżeli też, to też może, taki żarcik oczywiście, chyba Darek się zaraz odezwie, tak, pierwszy jest za free za tydzień, to ja mówiłem Darek jest, przyszedł, to pewnie chciał zareklamować ten 8 marca, kiedy z kolegą z klubu będzie dla pani jakiś show robił specjalny na ten, tak. Zapisuję się na 8 marca, tak? Ale dobra, ale wcześniej naprawdę polecam Photoshop i z Darkiem. Darek jako nauczyciel to po pierwsze, ale przede wszystkim fotograf i osoba, która z tym Photoshopem po prostu spędza więcej niż z własną żoną, więcej czasu niż z własną żoną. Warto zobaczyć. Program nie jest za free, ale tak jak wiele programów, są takie, w które warto zainwestować. Monika zawsze mówiła, druga nasza Monika Kapuśniak, która inwestuje w różne aplikacje i wykupuje subskrypcje. I to też jest, nawiązuje do tego, o czym ja mówiłem, że warto rzeczywiście czasami zainwestować w coś i opłacać sobie jeden czy dwie platformy, tak zamiast 1000 czy tam 100 innych, które są po prostu czasami za darmo. To jest tak jak trochę z życiem, tak i z minimalizmem, że w pewnym momencie dochodzimy do tego, że nie potrzebujemy tylu, wielu, że rzeczy niektórzy dochodzą i nie dochodzą, tak i zaczynamy selektywnie wybierać te lepsze, które rzeczywiście być może kosztują więcej, tak, ale na pewno dają nam więcej możliwości i satysfakcji. Bardzo Wam dziękujemy za takie liczne przyjście i przybicie. Zamknęliście pokój, bo mieliśmy full na kliku, za co Wam bardzo dziękujemy. I obserwujcie, Monika się pojawi, mamy jeszcze w tym sezonie jesienno-zimowo-wiosennym, czyli szkolnym. Mamy, słuchajcie, z Moniką jeszcze dwa spotkania zaplanowane. Dobrze mówię, Monika? Dwa. O ile dobrze pamiętam. Dokładnie. Tak. Z równie ciekawymi tematami, ale to też nie koniec, tak więc w imieniu Moniki Was zapraszam i oczywiście zapraszam Was na przyszły tydzień. Dużo siły przy tych mrozach, tak więc żeby Was rozgrzewały. Kogo zdalny rozgrzeje, to rozgrzeje, jak mu się komputer przegrzeje, bo na przykład Teamie się zawiesi, a słuchajcie, ci, którzy wrócili do szkół, to życzę Wam samych pozytywnych wrażeń na lekcjach i co by dzieciaki nie rozrabiały tak bardzo. Bo pewnie stęsknione ze sobą, to i ciężej usiedzieć w ławce, prawda? Na tym, tak jak u mnie w jednej klasie, to też widać, żeby musieli się wygadać, co niektórzy. Ale ja mam angielski, to pogadaliśmy sobie. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Litwę pozdrawiamy oczywiście, bo ja chciałem, tak, Juliet, pozdrawiamy Litwę, bo zaznaczyła wcześniej, więc już na koniec takie pozdrowienia, szczególnie do osób, które są z nami również spoza granic Polski, zapraszamy częściej. Ja też czytałam, też widziałam, ale uznałam, że po prostu no, najważniejsze, że jesteście i to jest takie cudowne. W ogóle będziemy za chwilę przeglądać w ogóle. To dokładnie, jeszcze zobacz, Kalisz ma pozdrowienia z Konina, praktycznie też na K. Ja zawsze tak jak jadę bliziutko, tak? To jest najpierw Kalisz, a potem się nie mam Konin, jak jadę w tą lepszą Polskę, czyli Wielkopolskę. O, to ciekawe. No ale najważniejsze, że przez Kalisz też, bo czasami niektórzy omijają z jakiegoś dziwnego powodu. Nie, oczywiście. Zapraszamy do Kalisza. Ja w Kaliszu pozdrawiam dyrektora Szkoły Podstawowej numer 13, o ile nie pomyliłem numeru, to taka ładna z czerwonej cegły zbudowana niedaleko Komendy Policji, ale się nie mylę, dyrektora Radosława, bardzo fajny człowiek, gościłem też
Teatr też widziałem i park, tak więc nawet słuchajcie, jak były restauracje otwarte, to na rynku jadłem kiedyś dobrego hamburgera. Tak więc. Kończymy, dziękuję za reklamę. Kończymy, bo będziemy musieli tak. Najstarsze miasto, tak? Coś takiego tak. Było. Chciałem powiedzieć, że kończymy, bo będę musiał za chwilę wymieniać wszystkie miasta, które zaczniecie nam tu wypisywać. Grudziądz też pozdrawiamy. No i oczywiście standardowo Radom, który dość często tutaj gości, ale to ze względu na bliskość do mojego ukochanego Świętokrzyskiego. Tak więc dzięki bardzo tak. I do zobaczenia. Wszystkich. Do zobaczenia.